Dzień dobry YouTube widzowie. Witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii przygody narzekającego Gloversa. Wiatrzysko jest okropne. Ja pierniczę. Ale to jest taki zimny wiatr, jakby miał za chwilę śniegiem sypnąć, cholera jasna. Słoneczko świeci. Jak patrzyłem za oknem, to wydawało się, że jest mega ciepło. A teraz to bym nie pogardził jeszcze jedną bluzą pod tą kurtką. Odbiór mam tutaj z Węgłowej. Flikty burgera. Ojej, coś czuję, że dojadę. Zmieniam pozycję mikrofonu i naciągam tą komijarę na pysk, bo zamarznę. Jedziemy na Kalwaryjską 29. Tam może być problem z zostawieniem roweru. Cholerka. W ogóle ogarnąłem chyba korbę. Wymieniłem sobie przed wyjściem ten kapselek taki niwelujący luz. Miałem taki drugi zapasowy w domu. W tym starym ewidentnie był zjechany gwint. I on się luzował, przez to się cała korba luzowała. O, rękawiczki długo nie wytrzymały. Trzy jazdy i już się rozpieprzają. Jakby tu. Dzień dobry. Proszę bardzo. Widzenia. Odmów wydupcył. $9.20 za to. A teraz w tej godzinie jest chyba słaby mnożnik, chyba 1.40. Także bez szału. Jest następne Biedronka. Mam nadzieję, że nie ma tam ludzi. Przydzielono zamówienie pakietowe. Dostałem drugie z Biedry. No i dobra, niech będzie. Tylko czy to, aby nie taka kolejka tam jest wielka, że odrzucają, że mi drugie dało? No zobaczymy. Jak na złość tramwaj, no. I auto, ja to muszę jakoś zjechać. Jakoś poszło. 783 i 504. 783, no. Dziękuję bardzo. Bocheńska. Powiążemy to, żeby się nie pokićkało. No to chuja nie zwierzę. No to... Thank you.
miejsce docelowe jest po prawej stronie. Frytki czuję. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę bardzo. Dzień dobry bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Druga dostawa 100 metrów dalej. Tutaj na placu Wolnica. Wolnica ile? 4. 4. Dzień dobry, proszę bardzo. Do widzenia, dziękuję. Pizzeria 3 papryczki. O, tutaj. Gdzie to jest? Halo, dzień dobry, bo ja jestem kurierem Globo i mam odbiór od was. To jest otwarte, bo tu widzę jaki remont jest. Tak, tak, Globo. Aha, dobra, dobra, idę, dzięki. Dobra. 180. A pan już poszedł chyba. Ile? No, pisze, że jest gotowe. Proszę? Pisze, że jest gotowe. No nie, nie. Mamy dostawę na 16.43 dokładnie. No dobra, no to ja tam dzwonię. No i dobra, dzięki. No, a odnośnie tamtego zamówienia? Uważaj, uważaj. Nie, spoko, spoko. Babeczka powiedziała mi, że dopiero dostali zamówienie i będzie gotowe za pół godziny. Napisałem na support, że coś nie gra. To mi napisała, że zaakceptowali już dawno temu to zamówienie i że mogę poczekać i dostać wynagrodzenie za czas oczekiwania, albo przepiszemy to zamówienie. No, to dostałbym. Złoty 50? Czy 3 złote za oczekiwanie? Jakoś tak. Na szczęście udało się przepisać. Plus taki, że odbiór kolejnego jest też z rynku, więc nie jechałem tu na darmo, nie? Tyle, że w tym KFC to oni znowu się będą bawić z tym zamówieniem, podejrzewam, z 10 minut. Dostawa jest też gdzieś tutaj w obrębie rynku. Pani może wydać? Znowu? 20 minutes later. Dziękuję bardzo. No i co? I takim sposobem minęła godzina, a ja mam dalej to 21 zł. Dzień dobry. I jeszcze woda. Proszę bardzo. Proszę bardzo, do widzenia. To był szybki strzał. Hotel za rogiem. O, pani z recepcji nie miała jak sobie wyjść po żarełko. Metrów. Następna dostawa. To ten troszeczkę nadrobimy. Wiem, co mi skrzypi.
lewej korbie zapomniałem dać podkładkę. Z kubanem i ociera. Halo, dzień dobry, ja jestem pod hotelem. Czy ja tu miałem dojechać? Dobra, to ja tu jestem, dzięki. A, nie przedstawiłem się. Dzień dobry. Proszę bardzo. Proszę bardzo, do widzenia. 30 zł na godzinę. Znowu floriańska. Mam nadzieję, że nie. Kurwa, znowu KFC podwójne. Ja pierdolę. Co to kurwa, w niedzielę jakieś promocje są w tym KFC? Znowu mam podwójne, znowu ty tam stał jak but. $7.75 i $5.44. Dobra, jedną dostawę mamy jeszcze na terenie rynku, a z kolejnym wyjeżdżamy już na Krowodrze. Jakby tu. Gdzie to jest? Krawa. Wow, dobry. Name? Janis. Okej. It's good. Everything. Thank you. Goodbye. Bye. Ciekawe, że to jest legalne. Te w Playpie i zamawiasz to KFC. Zamiast u nich kupić żarcie. Cholera wie. Dobra, lecimy na spokojną. Nic nie widzę pod to słońce. Całe okulary mam upaćkane. Bez jaj. Szalony. Jak on tam wjechał? Wydrapali oczy i gibale. Kurde, jak jest zimno, jak zawieje. O, jakieś wojsko wyleci. Dobra robota, bro. Dziękuję, do widzenia. 55 w półtorej godziny. Z Lea. Krakowski kumpir. No jest tutaj. Dzień dobry. Super, dziękuję bardzo. Mam jakieś delikatne wrażenie, jakbym pojechał dookoła. No, ale już trudno.
ale będzie ujęcie, promienie słoneczka zza kościoła. Dobry. Proszę bardzo, do widzenia. Zamówienie z Królewskiej. House of Kebab. Jadę. No strasznie ten wiatr wieje. Chmury też tak naszły się. Proszę. Te chmury też się nagromadziły, tak jakby za chwilę miało zacząć padać. Jedno, na razie jedno, chwila. Super, dziękuję. Ja myślałem, że Mazowiecka od Urzędniczej to jest kawałek. No, chłodno się robi, a jutro w ogóle ma być chyba tylko 3 albo 4 stopnie. To jutro już coś trzeba sobie będzie ubrać cieplejszego pod kurtkę. Dzień dobry. Proszę bardzo. Jedno i drugie. Smacznego, do widzenia. Strzewski McDonald's za 6 minut. Za 6 minut. Jakie 6 minut, Globo? Jakie 6 minut? Przecież nie robią dopiero jak tam zajedziesz. Dobry LY. Na Siemirackiego. Jedźmy zatem. Let's go. Mam uraz do tego miejsca. Następna. Wariowało. Dobry. Jedno. I drugie. Dzięki. Do widzenia. Wzajemnie. 2 godziny 82 zł. No, laruje się to. Jest następne ze szlaku na Stradomską. No i dobrze. To będzie tytuł odcinka. Nie zdążyłem dojechać do Biedronki, zanim zrobili zamówienie. No coś nieprawdopodobnego, no.
autostradą. Drogomska 16. Dwa i pół kilometra. O, momencik, bo tu się paragon się odbyło. Dziękuję, do widzenia. Jest następny. To jest ulica na przejściu na Klimeckiego. Czuję to gitara, to ja się zaraz wyleję w domu. Chwilę go nie było z tą resztą. Zacząłem mieć podejrzenia, że go siedzi na tym wózku, że mi się będzie śpieszyć. I popierdolę te 3 złote. Ale przeniósł. Ten kibelek był za 3 złote. To akurat za resztę mogłem skorzystać. Jedziemy na Klimeckiego, siema. Z kebabikiem. To chyba kebab był. Dobra, ominiemy światła Wisłą. W ogóle najlepiej to by było przelecieć na drugą stronę. Pod mostem. Żeby później na światłach nie stać, tylko że tam z tamtej strony ostatnio przebiłem dętkę i jakoś niechętnie tamtędy jeżdżę. Ale może zamietli już. Jadę. O, pani jedzie jak ja kiedyś. Kupiłem sobie rolki na maszynowych łożyskach, większe kółka, jakiś ten lepszy kauczuk, no ogólnie dałem za nie 700 chyba, więc takie jedne z lepszych. No i zapamiętało mi się, że ja za mało lata jakieś piruety robiłem na jednej nodze, jakieś obroty, coś tam. No umiało się co nieco, nie? No ale to były rolki takie, że plastikowe kółka łożyska, to tam podejrzewam, że były z papieru. No i to prawie w ogóle nie jeździło. No i byłem się przejechać pod Wawel. No jest tu szkieł trochę. Byłem się przejechać pod Wawel. To z tego mostu właśnie zjeżdżałem jak ta pani. Małe numery 8A też muszą być z tej strony. No przecież jest tam. Dzień dobry. To stoi momencik, bo mi nie spiął. Regonik. Proszę bardzo, do widzenia. Z Zabłocia mam zamówienie na Masarską. Biorę. Tylko nie muchachos, kurde. Bo tam czekałem wczoraj. Duży Ben. Zamówienie niby jest gotowe. To dobrze, że jest gotowe, ale ja lecę się szybko do domu i za minutkę jestem u pana. Ja nie wiem, jak
Dziękuję bardzo. Do widzenia. No alko, i to jakie alko? Czarny Jack, kolka. No jakby to powiedzieć, drodzy widzowie, no kolację w plecaku już mam, mogę wracać. Stówę zarobiłem. Takie zamówienie to mogliby anulować, a nie jakieś hamburgery two for you, czy jakieś te inne double. Dzień dobry. Proszę, od spodu się nie robiło. Dziękuję, do widzenia. Sobie pani tą siateczkę wzięła, jakby to, nie wiem, chlebuś tam był. Rany boskie, przecież jakby ta siatka puściła. Ojojoj. No i dobra, McDonaldzik z Kazimierza. Dzisiaj to tam będę 5 na godzinę wjeżdżał pod tą górę. Jakbym tak znowu tym kolanem zarył, no to jest koniec. No takie same szybkie dostawy dzisiaj, króciaki. No ale sumka pomału się zbiera, mam 120 zł prawie w 3 godziny. Dzień dobry. No właśnie, byłem tu pod 12 i szukałem 12 W, żeby komu innemu nie wydać. Aha. Ale dobrze, że jest telefon, to... Jeszcze jedno. Jeszcze drugie. Proszę bardzo. Dziękuję pięknie, do widzenia. Gdzie to tutaj? I co, znowu McDonald's. Na Wawrzyńca tym razem. Zbierałem, wpadło 5,90 na piwku. Kurwa. Chciałem sobie kamyczka przełożyć, żeby mi się drzwi nie zamkły. To był za mały, ale udało się domknąć tak, żeby się nie zatrzasły. Może jakoś wyjdę dzisiaj, chyba że ktoś mi nie domknie, to będę w dupie. Dzień dobry. Dziękuję, dobranoc. Tutaj. Kurwa! Proszę panią, jak to otworzyć? Wie pan co, szczerze mówiąc, ja tylko znam kod z zewnątrz, od środka tutaj nie mam, jest inny. Bo zostawiłem sobie lekko tak niedomknięte, żeby wyjść, a pani mi zamknęła i teraz nie wyjdę. O, to nie, Okej.
Tylko, że ja mam rower w środku. Ale ja zadzwoniłem domofonem do klienta. Dobra, będę kombinował. Zajebiście. Kurwa. 5 minutes later. Dziękuję, ratujecie mnie. Nie wiem jak stąd wyjść. Jebane. Roweru nie zostawiam już na zewnątrz. Bo jakbym miał tu kurwa siedzieć godzinę, to pierdolę to. Da jakoś łatwiej wyjść później. No i dobra, Maczek z Grodzkiej. Na Starowiślną. Znowu kolejny dzień jeżdżę wokół domu. Odkąd mam tego elektryka? Nie żebym jakoś bardzo narzekał, kurczę, ale ciągle ja takich tras nie mogłem mieć, jak jeździłem zwykłym rowerem. Dziękuję. Ładne mam to zamówienie. Jakieś McFlary, McFlupy, dwa Mac zestawy. Widzisz jak te lody z tą kolą. A, nie no, musi się udać dojechać. Na spokojnie pojedziemy, dojedziemy. Jak zawróć? Na Starowiślną miałem jechać. Co ty mi tu godasz? Co ty mi tu godasz? Kaj? Jest. Okej, dobra. Thank you. One more. Thank you. Goodbye. Czwarta godzina, 150 zł. Sushi ramen na Józefa. No i tam remont mają, byłem wczoraj. Trzeba zejść do podziemia. Na przewóz, o! Dla odmiany w końcu gdzieś indziej pojedziemy. Bo cały czas w koło rynku tylko. Dziękuję. Tak w sumie fajnie, że gdzie indziej, trochę dalej. Ale 13 zł za taką trasę to trochę mało. Ja nie wiem, czy oni nie powinni sobie tego jeszcze raz może przeliczyć. Tam jest taka opcja chyba, żeby zaznaczyć, żeby przekalkulowali tą trasę jeszcze raz. No bo coś mi się wydaje, że to jest przynajmniej traska na 16 zł, a nie na 13. Zdupcił go.
że za chwilę mi nie przyjebał, bo ten gość niepewny jakiś jest. Dostarczone tycha na piwko. No, kamera mi działa tylko jak jestem wpięty do baterii z roweru. Ten powerbank to mój się rozładował, a ten od Globo to szkoda gadać. Także odebrałem Biedronkę, jadę na tą śliczną. Ale dostawy nie nagram, bo muszę, musiałbym z baterią od roweru iść. O, ja tędy. Miałem z tym jechać powoli, żeby to już było ostatnie zamówienie, ale ja po prostu lubię zapierdalać, nie? Yes.